Witamy kibice w piątym odcinku blokowiska Boisko. Dzisiaj naszym gościem jest Adam Wilk. Witam serdecznie. Cześć Adam. Cześć. Do hutnika dołączyłeś w zimowym okienku transferowym. Jak oceniasz pierwsze miesiące w barwach Dumy Nowej Huty? No, cieszę się bardzo, że tutaj, że tutaj trafiłem. Na pewno tutaj trafiłem na, na, na fajny sztab, na fajnych zawodników. Na pewno są super kibice. Myślę, że wyniki też są nie najgorsze. Tutaj celem, celem na pewno było utrzymanie, i myślę, że, że mam nadzieję, że w najbliższym meczu nam się to, to uda zrobić. Co przeważyło o Twoim transferze do Hutnika? Miałeś jakieś inne możliwości na wypożyczenie z Krakowi? No nie, możliwości nie miałem za wiele. Na pewno to, że tutaj jest poziom centralny, liga wyżej niż, niż rezerwy Krakowi. Na pewno możliwość pokazania się, bo no to, tak, tak jak mówię, jest to poziom centralny e, i chci, chciałem na pewno spróbować swoich sił gdzie indziej, poza Krakowią. Czy na ten moment uważasz, że Twoja kariera jest w najlepszym momencie, jeśli chodzi o poziom seniorski? Mam nadzieję, że nie. I mam nadzieję, że ten poziom jeszcze jest gdzieś tam na pewno wyżej. No. A gdzie widzisz sufit swoich możliwości? Gdzie widzisz się w przyszłości? E, w hutniku, w ekstraklasie na pewno. Czyli za dwa lata zrealizujesz ten cel. Eee, znaczy, ja tutaj ży, życzę jak najlepiej. No, na pewno to, to, czy będę w hutniku, to nie zależy też ode mnie, bo jestem jeszcze zawodnikiem Krak Krakowi. Eee, natomiast no, fajnie by było zobaczyć hutnik w ekstraklasie, czy to ze mną, czy, czy bez mnie. No właśnie, do hutnika jesteś wypożyczony do końca obecnego sezonu. Są już jakieś rozmowy, jak będzie wyglądała twoja kariera w przyszłej kampanii? Nie ma jeszcze żadnych rozmów. Myślę, że, no tak jak w sumie prezes mówił na, na zagiętych ostatnio, jest jeszcze za wcześnie. No, niby się zaraz liga kończy, ale taka jest sytuacja u nas i myślę, że bardziej w Krakowie, że, że jeszcze jest za wcześnie na te rozmowy. No właśnie, do hutnika przyszedłeś z Krakowi, w której rozegrałeś 11 meczów w ekstraklasie. Powiedz, jak wspominasz swój debiut na najwyższym szczeblu rozgrywkowym? No, Deputy na pewno super sprawa. no Fajne uczucie. Przy, 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 no nie był pełny stadion, ale było dużo, dużo kibiców. Eee, Chim Krakowie gdzieś tam zawsze mi się podobał i, i, i na pewno było fajnie, fajnie wyjść na, na, na boisko ekstraklasy i zagrać, zagrać w meczu. Ale odczuwałeś duży stres przed pierwszym gwizdkiem sędziego? Myślę, że przed pierwszym meczem nie. Na pewno wraz z kolejnymi meczami gdzieś ten stres narastał. Ale tak przed pierwszym, przed pierwszym meczem nie wiem, może jeszcze sobie nie zdawałem sprawy, może jakoś, jakoś, jakoś to do mnie nie, 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 nie trafiało, ale przed pierwszym meczem nie było jakoś dużego stresu. Bardziej myślę, że tata się stresował, który gdzieś tam nie mógł tego dnia za bardzo przed meczem jeść, więc myślę, że na pewno on bardziej, niż, niż ja wtedy się stresował. No ale nie zawiodłeś wówczas saty? Nie, nie, ten mecz myślę, że był pozytywny. No właśnie, jako jeden z pewnie nielicznych zawodników miałeś okazję zagrać w Mały Derbach Krakowa, w barwach Hutnika przeciwko Garbarni, ale zagrałeś także i w Wielkich Derbach Krakowa, choć pewnie nie wspominasz ich za bardzo udanie. Nie, nie pamiętam, nie wiem o jakich derbach mówisz. Nic się takiego nie przypomina? Nic, nic, nic mi się nie przypomina. A to może pamiętasz, co robiłeś w pewną grudniową noc 2017 roku? Wtedy wieczorem piłem piwo. Czyli jest to dobre wspomnienie, dobrze wspominasz ten wieczór. Można tak powiedzieć, tak. A powiedz, jakie widzisz największe różnice pomiędzy funkcjonowaniem na co dzień w ekstraklasowym klubie, a w klubie drugiej ligi? Znaczy teraz na pewno to jest infrastruktura. Tutaj Krakowia zbudowała ośrodek, więc na pewno no tam, tam jest dużo więcej boisk, gdzieś tam siłownia, wszystko jest na miejscu, nawet nawet i sauna tam. Tam jest. E, pff, różnice. No, na pewno finansowe, e, tam są większe możliwości. Hmm. A jeśli chodzi o poziom sportowy, codzienny trening? No też się na pewno różni. Na pewno. Na pewno jest troszkę wyższy poziom. E, myślę, że tam troszkę piłka szybciej chodzi. I może momentami gdzieś jest to bardziej bardziej przewidywalne, co, co się stanie. No, na przykład, na przykład ze względu na. Na boiska, no, na których tam to troszkę, troszkę lepsze boiska są do treningu czy do, czy do grania mecz. A odczuwałeś na samym początku przyjścia do hutnika jakiś dyskomfort? Właśnie z tym, że jak sam wspomnieć, chociażby boiska, na których występujecie, no są niższej jakości niż te ekstraklasowe ekstra płyty? Nie, tutaj na początku w zimie yy, mamy bardzo, bardzo dobrą yy, sztuczną murawę, więc, więc myślę, że, że, że bez problemu tutaj w zimie jest super, naprawdę do, do przygotować się nie, nie ma problemu żadnego. A jeśli chodzi o Twoje występy w Krakowie, występowałeś z wieloma zawodnikami, którzy zrobili mniejszą bądź większą karierę w piłce polskiej oraz europejskiej. Powiedz, strzały którego zawodnika najtrudniej Ci się broniło? O, nie wiem, ja nie mam takiej dobrej pamięci, no ale, ale na pewno. Myślę, kurczę, no gdzieś tam pewnie Krzysiu Piątek. Miał, miał na pewno dobre wykończenie, tutaj on, on umiał się znaleźć w szesnastce. A tak to ciężko mi, mi powiedzieć. Na pewno Krzysiu Świątek też jest dobry, ma bardzo usypiające strzały, także to też jest bardzo trudne dla nas. Czyli imię Krzysztof jest podstawą, żeby oddawać trudne strzały. Tak, no podstawą, no na pewno pomaga może, może pomaga. Ale wspomniałeś o Krzyśku Piątku, spodziewałeś się wówczas, że będzie to zawodnik na taką skalę, jaką jest obecnie? No, nie, myślę, że nie, no bo to jednak strzelić, strzelił te 20 bramek w ekstroklasie, ale przełożyć to potem na, na ligę włoską to na pewno nie było łatwe, ale dał radę, miał super sezon i tylko mu gratulować. A utrzymujecie jakiś kontakt na co dzień? Nie, 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 nie. Okay. A jak odnalazłeś się w szatni Hutnika? Nie, bardzo dobrze. Myślę, że bez, bez problemu. Jest bardzo fajna szatnia. Na pewno jest połączenie młodości z doświadczeniem, które teraz. Teraz gdzieś, gdzieś od, od zimy jest, więc nie było z tym problemu, myślę. A miałeś okazję występować z którymś zawodników już wcześniej? A z Ziębikiem. Ziębik był w Krakowie też chwilę. Damian Urban, który też jest, też jest na wypożyczeniu. Z Patrykiem, Serafinem też. Patryk też był chwilę w Krakowie. I chyba tyle. Czyli pomagli ci w aklimatyzacji, czy dałeś sobie radę sam bez problemu? No na pewno pomogli, na pewno pomogli. Tutaj każdy pomagał, to, to nie, nie, nie ma, nikt tutaj nie ma jakby, nie ma żadnych wrogów w szatni, każdy jest do siebie mega pozytywnie nastawiony, więc nie tylko oni, ale na pewno każdy, każdy gdzieś tam pomagał w tym. Tutaj w Hutniku mamy szatnię w 100% polską, a jak możesz porównać funkcjonowanie szatni do Hutnika do funkcjonowania szatni w Krakowi, gdzie jednak występuje z wielu obcokrajowców? No tak, no na pewno tutaj się mówi w jednym naszym ojczystym języku. No Tam jest troszkę inaczej. Tam, tam na pewno trzeba, trzeba ten angielski minimum znać, żeby się porozmawiać, tak jak, tak jak mówisz, w szatni, czy, czy to przede wszystkim na boisku. Jakieś tam te podstawowe słowa trzeba znać. Natomiast czy są jakieś różnice? no Tutaj, jak ktoś mówi po polsku, na pewno bardziej się można z nim żyć. Może w, w szatni krakowi, czy tam na, na ekstraklasowych poziomach, to jest troszkę inaczej. No i co? A ty z kim bardziej zaprzyjaźniłeś się, będąc w Krakowie? Nie, nie, mam jakiegoś takiego jednego przyjaciela. Kiedyś w grupach młodzieżowych z Maćkiem Cidorem, którego serdecznie pozdrawiam. Utrzymujemy kontakt do tej pory, ale to tak, to, 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 to tyle. tyle. A jak oceniasz swoją dyspozycję w tej rundzie w barwach hutnika? Eee, jakbyśmy rozmawiali dwa tygodnie temu, to pewnie bym ci powiedział, że jestem w miarę zadowolony. Natomiast no, pewnie po tym meczu z Haliszem, no to trzeba e, tutaj gdzieś spojrzeć w lustro. Na pewno to była moja bramka. Przegraliśmy no, głównie przeze mnie, to no, nie ma co mówić. E, ale tak wyciąć ten mecz, no, to, to myślę, że jakieś tam, jakieś tam pozytywy na pewno są, e, coś tam pomogłem. Myślę, że, 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 że na plus jak najbardziej. No właśnie, jedna bramka nie może rzutować na całą Twoją postawę w tej rundzie, masz już sześć czystych kąt, a Hutnik jesienią był jednym z najsłabiej broniących zespołów. W czym widzisz największą poprawę gry? Eee, no teraz to trzeba powiedzieć, że yy, tutaj na pewno od Marcina Wróbla. Marcin Wróbla jest naszym pierwszym obrońcą. Myślę, że w defensywie gramy, gramy bardzo dobrze, kompaktowo. Tutaj trzeba naprawdę i, i każdego docenić, do, docenić, bo i Zawadiego, czy Drążka, czy naszych skrzydłowych, yy, potem Węgi, Kubo, czy Głogo, bocznie obrońcy. To naprawdę wszyscy gramy, myślę, kompaktowo dobrze w defensywie, i to, to myślę, że się poprawiło w, w, w tej rundzie. No właśnie, ale dla Ciebie jako bramkarza, które aspekty gry defensywnej są najważniejsze w zespole? No myślę właśnie, że ten kompakt, że jesteśmy gdzieś tam wszyscy razem blisko siebie, dobrze się komunikujemy, dobrze gdzieś tam przekazujemy sobie pewne rzeczy, nie ma, nie ma tych takich dużych odległości, nie jesteśmy rozwalani po, po całym boisku. Myślę, że myślę, że to. A powiedz, skąd pomysł, żeby zostać bramkarzem? A to dawno temu, ja już zaczynałem bardzo dawno temu, gdzieś tam pewnie od pierwszej podstawówki yy, poszedłem z na trening. A skąd pomysł? Nie wiem, myślę, że zawsze, zawsze chciałem coś gdzieś tak pomóc drużynie. Może się nie nabiegać, może to złe słowo, ale żeby pomóc, żeby ten, ten, ta praca była widoczna gdzieś. Czyli nie chciałeś strzelać pięknych bramek, a bronić rzuty karne? Można tak powiedzieć, tak. A miałeś jakiegoś dziecięcego idola, gdy zaczynałeś grać w piłkę? Dziecięcego e, to na pewno Marcin Cabaj, bo tutaj, e, no ja, e, jak zaczynałem w Karkowi, no to, to Marcin Cabaj, ten trener Cabaj tam, tam bronił i na pewno gdzieś w młodych latach, e, jego się tam oglądało, podpatrywało, chciało się mieć jakieś rękawice czy koszulkę, to, to na pewno na później. Nie, 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 nie mam. Kilku, kilku bramkarzy na pewno obserwuję, gdzieś tam e, chciałbym się starać ich naśladować, ale, ale jakiegoś idola swojego nie mam. To na gry, których bramkarzy najczęściej patrzysz? Myślę, że bramkarz Realu, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, jak jest zdrowy, to, to, to podoba mi się jego gra, pewnie też bramkarz Barcelony, też Tegen, to no, no, większość bramkarzy, którzy grają w Europie, to jest, to jest po prostu wzór do naśladowania. A które elementy w swojej grze uważasz za najlepsze? Myślę, że... Znaczy, mam nadzieję, tak, że gdzieś tam może obrońcy czują się, yy, czują się spokojni w miarę, jak są na boisku, kiedy jestem w ramce. Yy, elementy, no ja też też, też czas lubię podpowiadać, lubię, lubię dużo krzyczeć, gdzieś tam się komunikować z zespołem. Yy, natomiast elementy trzeba poprawiać, na pewno jeden na jeden, to jestem duży, jak, jak gdzieś przy, przyjdę blisko napastnika, no to coś tam może zasłonię. Czasem się jakąś wrzutkę złapie, ale to tak jak mówię, to jest wszystko do, do poprawy do, 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 cały czas do treningu. Wspomniałeś o podpowiadaniu kolegom z drużyny. No właśnie jako bramkarz, zawsze masz przed sobą cały plac gry. Jak funkcjonuje ci się na, właśnie w trakcie meczu? Czy pomaga to, że możesz obserwować cały plac gry, czy wręcz przeciwnie? Nie no, to może tylko pomagać. Na pewno, na pewno trzeba obserwować cały plac gry, bo jak jest piłka po prawej stronie, no to coś tam się może z lewej, z lewej strony dziać złego, nie wiem, może być dwóch zawodników na, na Urbiego, no to trzeba mu krzyknąć, że ma dwóch, ktoś mu to musi pomóc, na pewno. Więc, więc na pewno trzeba, trzeba obserwować cały plac gry. Ale nieraz zdarzają się takie mecze, że przez większość czasu nie masz żadnej interwencji. Jak zachować koncentrację, żeby w momencie, gdy należy się skupić, była ona na odpowiednim poziomie? No właśnie, to jest, to jest też klucz. No. Tutaj w polskiej lidze myślę, że na pewno często jest tak, że, że bramkarz nie ma dużo do roboty, a jak to zachować, można cały czas gdzieś tam się, gdzieś tam się rozgrzewać, cały czas sobie w głowie powtarzać, że jeszcze ta jedna sytuacja będzie, że, że trzeba będzie pomóc. Jakoś tam na pewno ruchowo tutaj czyli cały czas być, być skoncentrowanym i rozgrzanym. Jak możesz porównać współpracę z trenerem Boblą do współpracy z trenerem probieżem? Eee... Trenerem probieżem, czy to zarówno z trenerem zielińskim. Myślę, że to jest współpraca podobna. Na pewno z trenerem analizujemy grę całego zespołu, a analizę gry bramkarskiej, no to na pewno to, to jest w kwestii trenera-bramkarzy. Ale na pewno gdzieś tam, gdzieś tam i trenerzy, czy między sobą trener bramkarzy, z trenerem głównym, czy, czy bramkarz z trenerem pierwszym. Na pewno są zawsze jakieś uwagi wymieniane, więc myślę, że to, to jest na pewno podobna, podobna współpraca. Wspomnieć o analizie gry bramkarzy. Sam analizujesz często swoje występy? Znaczy, sam nie, ale jest na pewno z trenerem bramkarza, z trenerem Siewieckim analizujemy każdy mecz, który zagramy. A powiedz, analizujesz grę także całej drużyny, czy raczej nie jest to rzecz, która Cię pasjonuje jako bramkarza? Znaczy, kilka razy obejrzałem nasz mecz cały, jakby po, po zakończeniu. Natomiast taką analizę, no to, to mamy zawsze trening po, po meczu. Pierwsze, no to tam zawsze mamy odprawę i z pół godzinki 45 minut zawsze jest tej analizy. Na pewno to, to, jest, to jest ciekawe i bardzo potrzebne. A powiedz, gdzie widzisz swoją przyszłość za 10 lat? Jako dalej aktywny zawodnik, czy może myślisz o drodze trenerskiej? Za 10 lat jeszcze, jeszcze na pewno, to wtedy jeszcze nie będę tak stary, żeby, żeby trzeba od, odwieszać buty na kołku. A co będzie później, to, to naprawdę nie mam pojęcia. Czyli nie zastanawiasz się jeszcze, co przyniesie przyszłość. Nie, nie, nie. A powiedz, a co robisz w wolnym czasie poza piłką nożną? Eee, w wolnym czasie. Ja jestem raczej takim bardziej domatorem. Eee, lubię gdzieś tam posiedzieć w domu, pewnie z rodziną czy, czy z dziewczyną, coś obejrzeć, jakiś film, przeczytać jakąś książkę, eee, obejrzeć sport na pewno. Jak, jak, jak jest, eee, są jakieś wydarzenia sportowe, no to, to często to leci w telewizji czy też. Eee, pójść sobie zagrać w pilar czy, czy w jakiegoś tenisa, to, to jak najbardziej. A Oglądasz wszystkie sporty, tak? Bez względu czy to piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka? Eee, no nie, to znaczy mam swoje ulubione, na pewno wszystkich, wszystkich nie oglądam. Koszykówka jakoś mi nie pasuje, piłka ręczna, jak grają Polacy, to, to się obejrzy, ale snooker bardzo, bardzo lubię. Myślę, że to jest nietypowe. Nie, nie, nie spotkałem się jeszcze jakby w szatni piłkarskiej z kimś, kto się interesuje. Natomiast to jest sport, który bardzo lubię oglądać. Czyli polecasz widzą hutnika, snukera? <noise> Polecam tak, jak najbardziej. Jakiś film, serial bądź książka, którą polecasz? E, serial na pewno: Picky Blinders. Bardzo mi się spodobał. E, książki. E, też bardzo mi się spodobała Jurka Dudka, e, które, które pisał. E, film. Myślę, że nie mam. Nie mam swojego ulubionego filmu. Ale. S, s, w takich seriali różnych odcinków to blokowisko a boisko serdecznie polecam. A czego ci życzyć na przyszłość? Czego mi życzyć? No, na pewno zdrowia. I myślę, że zdrowie, zdrowie wystarczy. Jak będzie zdrowie, to, to będzie wszystko. To życzymy Ci dużo zdrowia i pomyślności, i szczęścia. Dzięki Wielkie. Dzięki. Dziękuję również.